Patrz, biedaki zdjęcia sobie robią. Coś powiedział gnoju? Ze wsi przyjechaliście, pierwszy raz widzicie taką dobrą furę? Sam spadaj na swoją wieś, gnoju, to nasze auto. Wiecie co? Wcale się nie dziwię, że nas wyśmiali. Wyglądamy przecież jak jacyś gołotupcy. Jedźmy na zakup. Ale Robert... Zostało nam jeszcze parę tysięcy. Martynko, jedźmy. Dobra, ojciec, daj dyszkę. Pić mi się chce. Dzięki, zaraz wracam. Ale sobie nakupuję ciuchów. Przydałyby mi się nowe buty na lato, do tego ze dwie pary spodni, parę fajnych koszul. Jestem mega zajarany. Nie wydaję dużych pieniędzy na ubrania. Zazwyczaj się ubieram w lumpeksach. Tak naprawdę ostatnim razem zaszalałam przed weselem. Kupiłam sobie wtedy drogą suknię ślubną, ale to tylko dlatego, że mama mi się do niej dołożyła. Chyba mogę teraz zaszaleć. Martyna wraz z rodziną wybrała się na zakupy. Kobieta początkowo nieśmiało podchodziła do półek z ubraniami, jednak zachęcana przez męża i syna postanowiła kupić sobie kilka rzeczy. O, cześć Martynka. Dzień dobry. Kochanie. Cześć. Cześć. A co tu się dzieje? Siedzimy, rozmawiamy. Miło jest. Piwko pijemy. Pełna kulturka. Martynka, powiem ci, macie wypasiony dom. Super. To jeszcze... Co w pracy? W porządku. No dobrze, dobrze. A, słuchaj, nie szykuj dzisiaj obiadu. Zjemy pizzę z chłopakami. Ja stawiam. No pewnie. Kto bogatemu zabroni. Gdzie jest Michał? Poszedł gdzieś z kolegami, nie wiem. Robert, a zamówisz też coś do picia? Ba, pewnie. Tylko siadaj z nami. Zaraz przyjdę. Jakie chcecie smaki? Cztery sery. Pepperoni. Cztery sery, pepperoni. Ładne chłopaki mieli miny, jak zobaczyli dom. Ryczkowi to kopara upadła prawie do samej ziemi. Może i nie za bardzo lubiłem szwagra, ale nie powiem. Ładny nam prezent zrobił, odchodząc z tego świata. Robert mógł mnie uprzedzić, że zamierza zaprosić kolegów. Ale po co, prawda? Nie ma potrzeby. Kto by się tam przejmował żoną?